Moim gościem w cyklu rozmowach Tour de Tour jest dzisiaj Kamil Małecki. Witam Cię, Kamil. Dzień dobry, witam serdecznie. Ostatni raz spotkaliśmy się po Tour de Pologne. Pamiętam, po ostatnim etapie robiłem z Tobą wywiad. Byłeś w znakomitym humorze, to był świetny dla Ciebie rok. Bardzo dobra forma, dobra jazda, świetna jazda w Tour de Pologne. Później inne wyścigi, przejechałeś Giro, swój pierwszy wielki tour. Później była bardzo dobra wiadomość, że podpisałeś kontrakt z ekipą Lotto Soudal, no i potem miesiąc temu przyszedł ten feralny dzień. Powiedz, co się wydarzyło wtedy. Już zacząłem pierwszy tydzień treningów z nowym trenerem, właśnie już z ekipy Lotto Soudal. Tego dnia miałem wykonać 3 godziny i 15 minut treningu, potem jeszcze miałem zajęcia core. No i niestety po 2 godzinach treningu zahaczyłem kolegę kierownicą o jego pośladek i nie wiadomo czemu kierownica odbiła mi totalnie w drugą stronę, lewa ręka spadła mi z kierownicy i przeleciałem przez nią. Nie była duża prędkość, około 30 na godzinę, a połamałem sobie obojczyk z przemieszczeniem i miednicę w 3 miejscach. No to straszny niefart, bo pewnie jako kolarz do tych kraks już byłeś przyzwyczajony, że miałeś wiele, wiele pewnie kraks na rowerze, a tutaj się wszystko jakoś tak pechowo poskładało, że od miesiąca jesteś unieruchomiony. No niestety było ich bardzo dużo, zazwyczaj wychodziłem tylko ze szlifami, ewentualnie jakieś małe zszycie, a tym razem no, niefortunny upadek naprawdę 200 metrów przed tym wypadkiem dopiero wjechaliśmy na ścieżkę rowerową, asfaltową i naprawdę no, delikatnie może było z górki, no ale nie zdążyłem w ogóle zahamować nic kompletnie i to no, mocno uderzyłem o ten asfalt, no i się wszystko rozwaliło niestety. No, były takie wyścigi, gdzie wracałem się przy 60 i się nic nie stało naprawdę. Powiedz mi, jak sobie z tym poradziłeś? Jaka była twoja początkowa reakcja? Teraz rozmawiamy po miesiącu, wiem, że już masz zupełnie inne nastawienie, ale jak to na początku odebrałeś? Jak to wytrzymałeś? No, pierwsze 2 tygodnie były chyba najtrudniejszym okresem w moim życiu. Ciężko było mi wytrzymać w szpitalu. Lekarze nie wiedzieli, czy da radę to zoperować. Próbowaliśmy jeszcze u innych specjalistów, nawet prywatnie. Cały czas konsultacje trwały. No i nikt nie podjął się operacji, powiedzieli, że najlepsza opcja jest leżenie, a ja do tego nie jestem stworzony i powiedzieli, że nie wiadomo, co będzie z rowerem. Nawet teraz nie wiadomo, ale ja wierzę w to, że będzie wszystko dobrze. No i naprawdę był trudny okres. Nie chciałem z nikim rozmawiać, byłem naprawdę załamany. No, że znalazło się tyle ludzi wspaniałych wokół mnie. Zacząłem dostawać filmiki, nagrania, wiadomości. Było tego tyle, że jeszcze teraz mi się w głowie to nie mieści wszystko. No i to wszystko dało mi takiego kopa i motywacji do tego, żeby wrócić, że są ludzie, którym zależy na tym, żebym dawał mi jeszcze emocje, że chcą ze mną potrenować, chcą mnie widzieć na rowerze, także no... No, muszę wrócić, chcę wrócić i wierzę, że wrócę. No i są pewnie koło ciebie cały czas najbliżsi, którzy chcą, żebyś po prostu wrócił do domu i po prostu stanął na nogach. Tak, moja rodzina cały czas mnie wspiera. Codziennie rozmawiamy na FaceTime, no bo no nie ma innej możliwości, bo przez COVID-a takie są obostrzeżenia, że nikt do szpitala nie może wejść, nikt nie może mnie odwiedzić. Tylko dostaję paczki, ale mam wspaniałą rodzinę, która naprawdę robi wszystko, żebym czuł się jak najlepiej i wspiera mnie całym sercem. To powiedz, jak w tej chwili wygląda ta sytuacja? Co mówią lekarze? Wiem, że czekasz na kolejne wyniki badań, ale jaka jest sytuacja w tej chwili? Aktualnie czuję się dobrze, zaczynam ruszać ręką. Nogą za dużo nie mogę niestety, ewentualnie mogę sobie delikatnie spinać pośladki i delikatnie podnosić nogę w kolanie i oczywiście ruszać stopą, żeby ścięgna się nie zastały.
I zobaczymy, co będzie po tej kolejnej tomografii, bo na początku też lekarze nie wiedzieli, co mi jest, bo oprócz złamań miałem przez 12 dni wysoką gorączkę. Robili mi szereg badań, nic nie wychodziło, zrobili mi rentgen płuc. Okazało się, że mam płuca zapadnięte, myśleli, że mam może zapalenie płuc, no ale lekarz internista powiedział, że, no, że to niemożliwe, ale zrobili mi tomografię płuc z kontrastem i na kontraście wyszło, że mam główną żyłę od serca zapchaną. To w sumie też dobrze, że to mi zrobili, bo wiadomo, jak leżę, organizm mój nie pracuje, to wszystko nie ma żadnego ruchu. No i teraz dostaję już zastrzyki przeciwzakrzepowe 2 razy dziennie, dosyć duże dawki, żeby to się tam wszystko rozbiło. Także na razie jest dobrze, tylko żeby ten czas szybciej leciał i żeby tam się wszystko dobrze goiło, także żeby się to wszystko teraz tak trzymało, jak jest i będzie dobrze. Bo jesteś unieruchomiony całkowicie. Nogę masz na wyciągu, czyli no i czekasz na zrośnięcie się miednicy, czyli właściwie no, bez ruchu. Jak długo jeszcze bez ruchu będziesz musiał zostać? No, ciężko powiedzieć. Doktor na początku powiedział, że 8 tygodni zazwyczaj się ma ten wyciąg w nodze, no i rzadko kiedy ściągają go szybciej. No ale ja mam młody organizm, mam nadzieję, że dzięki temu on szybciej sobie z tym poradzi. Najgorsze jest to, że właśnie nie mogę się ruszyć, cały czas jestem w jednej pozycji, wszystko boli, bo wiadomo, człowiek ani nie może w lewą stronę się przesunąć, ani w prawą, nic, cały czas jest to samo. No i wszystko człowiek musi załatwiać w łóżku, to naprawdę to nie jest nic miłego, mycie się, załatwianie z tym też jest problem, bo się też nie ruszam, także no, to nie są to teraz najlepsze chwile, ale to trzeba wytrwać właśnie i doczekać tych lepszych dni. A powiedz jeszcze, bo wiem, że też ekipa cały czas cię wspiera. Podpisałeś kontrakt z nową ekipą, z którą właściwie no nie miałeś zbyt wielu kontaktów przed wypadkiem, no bo to dopiero co podpisałeś umowę, ale cały czas kontaktują się z tobą. Tak, John, główny menadżer Lotto Soudal, co tydzień, co 5 dni do mnie dzwoni, się pyta, jak sytuacja, czy coś się poprawiło, czy mam może kolejne jakieś badania robione, czy już wiadomo, czy się zrosło, bo naprawdę widać, że bardzo im zależy na tym, tak samo mój dyrektor sportowy, bo każdy ma przydzielonych dyrektorów sportowych do siebie, też do mnie dzwoni, też się pyta, wspierają mnie całym sercem, mówią, że spokojnie się nie martwił, wracał do zdrowia, jak dopiero totalnie się wyleczę, totalnie wyzdrowieję, to dopiero mogę wtedy zacząć po prostu jeździć, zacząć chodzić i też zaoferowali mi przyjazd do Belgii, jak już będę w stanie polecieć samolotem o własnych siłach, żeby tam popracować z fizjoterapeutami właśnie z ekipy Lotto Soudal, także no niesamowici ludzie są w tej ekipie i no nigdy się z takim czymś nie spotkałem, także no tylko im mogę za to wszystko podziękować. Powiedz mi, jak wróćmy do kolarstwa. Powiedz, jak to nas ten rok, jaki to był rok dla ciebie. On był dziwny dla wszystkich, no bo ten sezon skrócony, ale jednak no, sporo startów miałeś w tym roku i to dobrych startów. No tak, no dziwny sezon, ale myślę, że najlepszy w mojej karierze. Pamiętam początek, dużo czasu spędziłem w Hiszpanii, już w listopadzie i praktycznie cały grudzień i styczeń byłem na zgrupowaniach. Pamiętam pierwsze zgrupowanie też z ekipą CDC. Było mi ciężko odnaleźć się właśnie w tym worldtourowym świecie. Też ciężko mi było z nimi wytrzymywać na treningach, bo tempo było kosmiczne. Ja też miałem problemy jeszcze z żołądkiem. I wszyscy myśleli, że już wszyscy dyrektorzy pewnie spisywali mi na straty, że jestem tak słaby, co ja tu robię w ogóle w ekipie. No ale ja wiedziałem, że dam radę, że ciężką pracą dojdę do dobrej dyspozycji, dlatego praktycznie cały styczeń jeszcze po zgrupowaniu spędziłem w Hiszpanii, tam naprawdę ciężko trenowałem, pojechałem pierwszy wyścig w BSS i myślę, że od razu wszystkich zaskoczyłem, bo naprawdę tam miałem
No bardzo dobre nogi, zająłem trzecie miejsce na królewskim etapie. Przegrałem tylko z Benem O'Connorem i z, kurczę, z Simonem Clarkiem, tak? Tak, chyba dobrze kojarzę. Z Education First, to jeszcze na finiszu, także to był już dla mnie duży sukces. Potem jeszcze kolejnego dnia 10 miejsce na czasówce, też fajny wynik. Także to już było dużo dla mnie. Kolejnym wyścigiem był wyścig dookoła Murcji. Tam też zająłem 10 miejsce na ostatnim ciężkim etapie, także też dużo tam chłopakom pomagałem, bo Józef Czerny zajął 2 miejsce w klasyfikacji generalnej i chcieliśmy wygrać ten wyścig, no ale Xander Maurice był zdecydowanie lepszy, także no czasem tak bywa, ale robiliśmy wszystko, żeby Józek to mógł założyć tę koszulkę lidera i wygrać cały wyścig. No niestety po tym wyścigu praktycznie wszystko się rozsypało. Dyrektorzy zobaczyli, że mam dobrą formę. Dostałem powołanie na wyścig Strade Bianchi, już poleciałem do Włoch. Nawet zrobiłem rekonesans trasy. No ale dzień przed wyścigiem okazało się, że wyścig się nie odbędzie. Niestety przez tą całą pandemię i wtedy mój sezon się zakończył. No ale moja ciężka praca się nie zakończyła, cały czas trenowałem. Też mogę dużo zawdzięczać to Jakubowi Pieniążkowi, który był moim trenerem. Cały czas ciężko pracowaliśmy, dlatego przed Tour de Pologne postanowiliśmy, że wyjadę na zgrupowanie wysokogórskie do Livigno. Tam spędziłem ponad 2 tygodnie. Pojechałem wyścig w Burgos przy 40 stopniach. To było dla mnie... No, nienawidzę takiej pogody. Wolę, jak pada deszcz, niż jest za ciepło. Tam naprawdę było ciężko. No ale dzięki temu, że tam było ciężko na Tour de Pologne, miałem, no myślę, że szczyt formy i pokazałem, że można walczyć z najlepszymi. Mimo, że nikt nie brał mnie pod uwagę, to naprawdę ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy i myślę, że to da mnie najlepszy wynik w całej mojej karierze, bo to jednak 6 miejsce w klasyfikacji generalnej takiego wyścigu, no to coś pięknego. No i na Tour de Pologne się nie skończyło, bo przecież jechałeś dalej. To był rzeczywiście świetny wyścig. 6 miejsce w tym wyścigu to naprawdę, no ja też obserwowałem to z bliska, miałem przyjemność być na tym wyścigu i rzeczywiście to było zaskoczenie. Zaskoczyłeś wszystkich, ale później jeszcze jechałeś kolejne wyścigi przecież. Tak, od razu po Tour de Pologne nie miałem żadnej przerwy, od razu jechałem Grand Piemonte i Lombardię. No i moim zadaniem na Grand Piemonte było wycofać się, odpocząć, żeby pomagać Demarkiemu i Samenowi Geszkę na Lombardii, także tam też dałem z siebie wszystko. Ukończyłem ten monument, tak, bo to jest monument, także no fajnie, że się udało, dalej byłem w dobrej formie. Pojechałem na wyścig na Węgrzech, no i niestety na pierwszym etapie od razu uczestniczyłem w kraksie. Mocno ucierpiała moja głowa i przystąpiłem do kolejnego etapu, ale ból był za duży, żeby ryzykować. Podjęliśmy z doktorem taką decyzję, że lepiej będzie się wycofać. Szkoda, bo byłem w dobrej formie i też mogłem tam uzyskać dobry wynik, no ale no to jest kolarstwo. Reakcje są w to wliczone, nie była moja wina niestety. Przede mną kolarz Lotto Jumbo, Jumbo, tak, Jumbo się wywrócił i no ja przyleciałem przez niego i też nie byłem w stanie nic zrobić. I wtedy miałem miesięczną przerwę, dopiero prezentowałem w Mistrzostwach Świata. Ciężko było na Mistrzostwach Świata, nie ukrywam, bo po miesiącu nie ścigania się, wiadomo, treningiem. No nie da się wyćwiczyć takiej formy, ale myślę, że zrobiliśmy wszystko dla Michała, co byliśmy w stanie. No ja dałem sobie wszystko, żeby Michał mógł walczyć o jak najlepsze lokaty. Zajął 4. miejsce, tam niedużo zabrakło do medalu. Szkoda, bo był w wyśmienitej formie. Staraliśmy się go cały czas ochraniać, jeździć z przodu, żeby jak najmniejszym kosztem sił dojechał do końcówki, no i fajnie walczył, szkoda tego,
niewiele zabrakło. No i potem Giro. No, od razu też z Mistrzostw Świata poleciałem na Giro. Też nie było łatwo początkowo, ale nie byłem w spokoju z Kamilem Gratkiem, który ukończył już wcześniej Giro, także dużo mi pomógł. Wiedział, że nie można szarżować, że czasem lepiej jest zostać w grupetto, dojechać sobie na spokojnie, a jak trafi się okazja, no to walczyć. Dlatego postanowiłem też iść tym tropem. Też dyrektorzy sportowi mówili, że ten pierwszy tydzień to tylko przejechać, ale potem starać się uciekać, walczyć. W sumie na każdym etapie chciałem uciekać. No, no ciężko jest znaleźć się w ucieczce, niby to takie proste, a wcale nie. I w końcu mi się udało na tym 16 etapie. Już dzień wcześniej wiedziałem, że to jest etap stworzony dla mnie z podjazdem 3-kilometrowym na końcu. 3 razy go pokonywaliśmy na rundzie, także idealny dla mnie. No niedużo zabrakło niestety. No. Do tego 3. miejsca tam przegrałem no, dosłownie centymetry z Enrico Battaglinem. Szkoda. Ale to i tak dla mnie kolejny duży sukces. Czyli doświadczeń pozbierałeś w tym roku naprawdę, naprawdę bardzo dużo, no, ale potem przyszło to doświadczenie, którego nikt się nie spodziewał i ty się też nie spodziewałeś. Ale jak rozmawialiśmy, no bo rozmawialiśmy wczoraj, to rzeczywiście no sam powiedziałeś, że ten twój nastrój, to twoje nastawienie dzisiaj jest zupełnie inne niż 2 tygodnie temu, że nawet w tej sytuacji, kiedy leżysz unieruchomiony, wierzysz w to, że niedługo stamtąd wyjdziesz i że wrócisz na rower, wierzysz w to, że już w przyszłym sezonie to się uda, że już w przyszłym sezonie wystartujesz? Myślę, że tak. No teraz moje nastawienie jest całkowicie inne, bo zauważyłem w końcu, że mam tyle wspaniałych ludzi wokół siebie, tyle dla mnie robią, że naprawdę im bardzo dziękuję. No i ja muszę walczyć i wrócić, no bo dzięki nim mam teraz całkowite inne myślenie, także no, mam nadzieję, że gdzieś w połowie kolejnego sezonu uda mi się nie wsiąść na rower, tylko już się ścigać. No mam taką nadzieję, no zobaczymy jak ta rehabilitacja będzie się odbywała, czy ona będzie szybka, czy niestety będę potrzebował trochę więcej czasu, no ale fajnie by było gdzieś tam w lipcu już zacząć się ścigać. Może to nie będzie dla mnie najlepszy sezon, ale jest jeszcze kolejny. Także w kolejnym, jak już wrócę do pełni sił, to mam nadzieję, że pokażę, na co mnie stać i wrócę silniejszy niż byłem dotychczas. Masz 24 lata, jesteś z tego pokolenia, które zaczyna rządzić w światowym peletonie. Tak naprawdę to ta młodzież teraz zaczyna w peletonie dominować i warto by było jak najszybciej dołączyć. No chciałbym też, teraz jeszcze młodsi kolarze wygrywają wyścigi takie jak Remco Evenepoel. No 20-latek wygrał Tour de Pologne, także no ma niesamowite zdrowie, niesamowity talent. Mam nadzieję, że ja też jak najszybciej dołączę do tego, bo też chcę wygrywać, też chcę dawać emocje. Wiadomo, jak kolarz staje na najwyższym stopniu podium, to jest coś pięknego i ekipa jest zadowolona i daje też więcej motywacji do działania. Wiesz, że możesz, także ja też chcę wygrywać i mam nadzieję, że jeszcze nie raz wygram i pokażę, na co mnie stać. A czym teraz zabijasz czas? Jak ten czas ci leci w szpitalu? Powoli pewnie, bardzo. Oj, no bardzo ciężko, bo pobudkę mam o 5 rano. Muszę się umyć, dostaję miseczkę z wodą, mam tu swoją kosmetyczkę, no i cały od góry do dołu się myję. Nie jest to łatwe, zajmuje mi to trochę czasu. Wiadomo, bo to jedną ręką muszę wszystko zrobić. Druga już, no już trochę jest lepiej, ale jeszcze no, nie dźwignę nic. Także no od 5 rano jestem na nogach, mam potem śniadanie. A potem staram się zabijać jakoś czas, uczę się angielskiego, oglądam Netflixa, trochę posiedzę na tym telefonie, ale najważniejsze dla mnie to jest rozmowa z bliskimi, że mogę ich zobaczyć, zadzwonić do nich, porozmawiać z każdym,
po 10-15 minut, to jest dla mnie najlepsze zabicie czasu w tym momencie. Bo jak nie jesteś w szpitalu, to jak spędzasz czas poza rowerem? Co poza rowerem ci jeszcze pociąga? Jak mam czas, to jak najbardziej lubię pójść na ryby, lubię pójść do lasu, nawet na grzyby, także to jest coś, co sprawia mi wiele przyjemności. Nie lubię siedzieć na telefonie, w domu nie używam praktycznie w ogóle laptopa. Wolę spędzić czas też z bratem, nie wiem, pojechać razem właśnie na ryby. Też lubię grać w siatkówkę, także no, na pewno nie leżenie i siedzenie w telefonie. Cały czas coś, lubię cały czas być aktywny i nawet jak mam ciężkie treningi, to czasami powinienem, dobra Kamil, chcę powiedzieć, odpocznij, przecież jutro masz kolejny trening, a ja tak nie potrafię. Też mieszkam na wsi, także też jest dużo na roboty wokół domu, także no zawsze pomagam, staram się pomagać tacie i mamie, także bo jeszcze z nimi mieszkam. Także no zobaczymy, jak to tam będzie później, mam nadzieję, że też będę mógł im pomagać. I jeszcze pójść nieraz na ryby, a przede wszystkim pójść na rower, bo to jest mój cel i do tego dążę. A powiedz mi jeszcze, jaki masz największy sukces wędkarski? No to nie mam za dużych sukcesów, nie jestem jakimś zawodowcem w tym, ale coś tam się udało, zawsze złapać jakoś szczupaka, karpia, także coś tam umiem, coś tam potrafię, lubię spinning, lubię też wędkarstwo spowikowe, także to różnie. Ale to nie były jakieś potwory, także spokojnie. Czyli potwory jeszcze przed tobą cały czas. Jeszcze przede mną, bo to naprawdę trzeba mieć czas, żeby złapać dużą rybę, bo trzeba jej zanęcać codziennie, także to nie jest takie hop-siup i trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt do tego. Kamil, święta spędzisz w szpitalu niestety sam, bo teraz, tak jak mówiłeś, no nie można cię nawet odwiedzać ze względu na COVID. Także ja ci życzę spokojnych świąt i bardzo dobrych wyników tych kolejnych badań, no bo to w czasie świąt będziesz miał te kolejne badania, no to niech to będzie piękny, piękny prezent pod choinkę, niech te wyniki będą jak najlepsze. Żebyś jak najszybciej... Dokładnie tak. Stanął na nogach, żebyś jak najszybciej wychodził z tego szpitala, wracał do bliskich, wracał na ten rower, o którym marzysz. Chcesz ty kibicom jakieś życzenia złożyć tą drogą świąteczne? Jasne, pamiętajcie, żeby te święta spędzić w gronie rodzinnym, żeby były radosne, wesołe, a przede wszystkim, żebyście wszyscy byli zdrowi. I doceniajcie zdrowie i każdy dzień, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć, a rodzina, bliscy są najważniejsi, także trzymajcie się ciepło i no i przede wszystkim zdrowia wam życzę jeszcze raz. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, Kamil. Teraz czas na to, na Netflixa, na angielski czy na kolejne rozmowy? Na razie na angielski, bo no, nie mam siły na razie nawet wyjąć laptopa po tej ciężkiej nocy, także muszę sobie trochę odpocząć, bo może się pouczę trochę angielskiego, bo to tylko klikanie paluszkiem i mówienie do telefonu, także na pewno lżejsze niż wyciąganie laptopa, kabli i tak dalej, także nie chcę panie za bardzo angażować. Tutaj mam naprawdę super obsługę w szpitalu. Panie są niesamowicie miłe, pomocne, a nie chcę nadwyrężać ich po prostu za dużo, bo nie jestem sam tutaj, także mają dużo pracy i staram się tylko, jak potrzebuję naprawdę pomocy, to je zawołać i nie ma z tym problemu najmniejszego. No to Merry Christmas w takim razie. Thank you so much. Dzięki wielkie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze do usłyszenia i do zobaczenia.